Siemanko, siemanko, witam was kochani w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Elden Ring Shadow of the Erdtree. Moi drodzy, ruszamy. Ruszamy w miejsce, gdzie ostatnio zostaliśmy pokonani przez tego kurwa rycerza. Jeszcze pamiętam, że na samym początku tam można było też wskoczyć na te dachy, więc będę się musiał jeszcze tam wrócić któregoś pięknego razu. Ja sobie nie siadałem przy ognisku ani nic z takich rzeczy. Kurwa, nie wiem za bardzo, jak go tu najlepiej zaatakować. Wow! Mam cię chyba. Dobra. Na szczęście się udało. No, zwróciło nam tylko jedną butelkę, no ale trudno. Dobra, ty byłeś tutaj, tak? Nasz kurwa jeszcze będzie czekać. Dobra, możemy iść tu i tu. Jakaś góra. Ewentualnie snajperzy. Może da się zakraść do niego. Zobaczymy. Byłoby fajnie w sumie. Pięknie. Opa. Nic nie ma. Tu was trochę jest. Sprzątamy. Chodź tutaj. Kowalski 5, dobra. Mamy chyba kolejne popioły. A, jeszcze w ogóle ten dzwonek kulisty, kurde, zdobyliśmy. Nie sprawdziłem w ogóle tego dzwonka kulistego. Będziemy się też musieli do naszej twierdzy przenieść z powrotem i go sobie w końcu sprawdzić. Aha, dobra, tutaj wchodzimy sobie już na górę do tej lokacji. Wiecie co, to udamy się w tamtą stronę teraz. To się zaraz wrócimy, bo tutaj myślę, że dotrzemy gdzieś do wnętrza, które będzie jakoś mega rozbudowane, więc może jednak w tą stronę się udamy. A, mamy tego dziada. On nie wyjdzie? Jednak wyszedł. Opa! Okej. Mamy drabinę na dół, proszę bardzo. Dół. No zauważyliśmy, kurwa, dół. A, tu już są te osy. Dobra. Albo ci zarażeni, nie wiadomo jak to nazywać w ogóle, nie? Zniszczony run. Aha, i wyszliśmy sobie tutaj. Kumam.
Dobrze, ten miecz jest taki kurwa długi, on ma mega zasięg, tak szczerze powiem wam. Fajnie się nim kurwa walczy w takich właśnie dziwacznych przypadkach. Ach ty chuju. Ty kurwo paskudna! Ja pierdolę, ale tu was jest. Niestety skoczyły nam już się butelki. To był łajdak. Jest tu jeszcze ktoś? A nie. Łamek szkła. Piguły. Fajnie, piguły zawsze się przydają. To by się kurwa koń przydał, nie? Dobra. W takim razie... Chyba ten dół mamy zrobiony. Jeśli chodzi o to zejście po drabinie. Możemy teraz już spokojnie udać się tam na górę. Tam jeszcze te dachy zrobimy sobie. Ja tam wrócę, tylko nie chcę po prostu teraz się przenosić. Strepa nie chce mi się tam iść, a przenosić się nie chcę, bo nie chcę, żeby ci wszyscy wrogowie teraz nam się tutaj gdzieś zrespili. O, dzięki za polubienie wiadomości. Pozdrawiam oczywiście wszystkich swoich subskrybentów. Zachęcam, moi drodzy, do pisania komentarzy. Wiecie, że bardzo mi na tym zależy, bo wtedy każda łapka w górę, każdy komentarz pod filmem to, kurczę, ten zasięg trochę, bo widzę ostatnio po zasięgu, że no kurwa, nie było mnie chwilę. Już YouTube gdzieś mnie wrzucił do piwnicy, kurwa, YouTube'a, nie? To jest straszne. Człowiek się męczy, kurwa, stara. Wszystko dla ludzi, nie? Nie, kurwa, stłamsić. Są skorpiony, tak? Ale kurwa, jakie wielkie. A dlaczego one tam wiszą? Mogę tam zeskoczyć. Tam widzę, są jakieś skarby. Jak tam można się dostać? No ciekawe. To był potężny wróg. O kurwa, znowu ty! Ja go nienawidzę, tego wroga! Nie no, kurwa, on cię pomie! Ja nie dam rady z tym skurwielem na takiej przestrzeni. Udało się. O. Kurwa, na szczęście. To jest naprawdę trudny przeciwnik. Zaraz sobie tutaj użyję. Nie chcę już więcej niespodzianek takich. Czyli my tam jeszcze sobie możemy zeskoczyć, tam gdzie są te skorpiony na dół. Tam sobie po expi z tego co widzę. Wygląda, jakbyśmy też mogli zeskoczyć. Czy tam coś kurwa jest, nie? Miejsce łaski, dobra. Siadamy sobie przy tym miejscu łaski. Najwyżej tego pokonamy jeszcze raz. Tam się kręci, tak? Dobra. Niech on tam się kręci. Zerkniemy sobie z góry na to wszystko. Kurwa, ale to jest potężna lokacja. W ogóle było napisane osada, tak? To jest? Dotknij złotego znaku przyzwania. Aha! Czyli tu będzie jakaś walka z bossem? Czy mi się wydaje? Tak, to już ewidentnie będzie walka z bossem. Dobrze, zatem na razie nie będziemy tego robić. Jeśli jest walka z bossem, no to sobie jeszcze w tym odcinku tutaj zejdziemy tam na dół. Wrócimy się teraz tam jeszcze do końca.
I zobaczcie, on się chyba nie respi. Ej, no to kurwa, przynajmniej jakaś sprawiedliwość jest, nie? O kurwa, dobra, zrespił się. Skurwiel jebany. Gin, skurwielu. Ja po mnie, ja pierdolę. To jest menda jebany, taki szok, nie? Z tym swoim kurwa Ringo. Posąg Mariki, ostatnie miejsce łaski, wybierzmy sobie. Pierdolona Ksena, nie? No kurwa, mistrz Koszalin, kurwa. Shaolin. Pierdolony. Ech, dobra. Nie złapałem go, kurwa. Raz. Raz się udało. Spadł i się zabił. Pięknie. Bardzo fajnie. Dobra, staramy się zejść tutaj sobie. Tak w sumie nic nie tracimy, te kilka. Mamy tutaj trochę run oczywiście. Tak to nie działa, jak widać. Spróbujmy tu. Ajajaj! Przed tego skurwiela. A nie tak! No kurwa! Naprawdę nie będziemy mogli go przez to trafić? A tu? Ej, to jest niesprawiedliwe, powiem wam szczerze. Dobra, będę musiał zeskoczyć na dół z tego, co widzę. Po prostu tak stawić im czoła. Trudno. Jeszcze żyje, jebany nie! Kościany łuk, ej! Jakaś fajna znajdźka. Zaraz sobie przeczytamy jego opis oczywiście. Jeszcze. A tu są jeszcze te małe skurwysynki. A jeszcze się tutaj przejdziemy tylko. Zobaczymy, że tu nic nie ma, ale chyba nie. Dobra. Zamiatamy, zamiatamy tu z wami. Obrzydliwe skurwysyństwa. Wątroba skorpiona. Czy to był tłum? No faktycznie. No ten miecz jest do tego kurwa tak cudowny, że chyba nie ma na to lepszej broni. Powiem wam szczerze. Czy to był potężny przedmiot? Okej. Czy jaka miejscowa ukryta? Wow! Pierdolona dziwko! Uważaj prawo, mogłem to kurwa wcześniej przeczytać. Wow! Nie! To było głupie dwa z mojej strony i to bardzo.
Zobaczcie. Tam jest kolejny ten. Kolejny krzyż. No to kurwa nieźle ukryty. Odłamek. Proszę bardzo. Gdzie my tu wyjdziemy? Aha! Dobra, już kumam, gdzie my jesteśmy. Uschnięty bukiet. No to chyba będziemy już mieli teraz w tym momencie. Aha, one tu spadają. Dobra, no to jest nieważne. Będziemy mieli chyba sobie fajnie już obczajone wszystko. Moi drodzy, przenieśmy się w takim razie. Nie wiem, kurwa, za bardzo którego ogniska. Tego ołtarzu. Ołtarza. Gdzie co, może aż tu się przeniesiemy. Wjedziemy sobie... Nie, to był błąd. No dobra, nieważne. Nie. Chociaż, dobra, zobaczymy sobie zaraz. Najpierw sobie obczajmy te nowe przedmioty, które nam wpadły. Muszę z nim pogadać? Zapytaj o osobę w zbroi z Verdigrisu? Oh, you must mean Samor. Samor is a kind and stalwart ally. He provisions our little outfit. Samor traffics with the forager brood, his brethren, who collect supplies from all corners of the land. Czy tego gościa po prostu pytamy, który handluje tutaj, tak? These are not your foes, Tarnished. Should you spot any forager brood, be sure to mind your manners. Dobra. Righteous Tarnished. Rozmowy o krzyżu koło wieży. I'm much obliged. Aha, no tak. Kindly Mikola has visited the lands which hold the tower and appears intent on wholly dispossessing himself. He must be seeking entrance to the tower. Szuka wejścia do wieży cienia. Welcome. I like finding things for you. Lady Letta, things bring joy. No dobra, ale mamy tylko kup tutaj. Co? Ja sobie wszystko to kupię, co on tutaj ma. No tych motyli to nie, nie wiem, te kwiatki może. Nie, dobra, tych kwiatków sobie darujemy. Goodbye. Ale sprawdźmy sobie w ekwipunku teraz, tak. O, zwiększa siłę ataku, gdy zginie przyzwany duch. Dziwny. Naprawdę medalion. Materiał do tworzenia. Mamy tu ten łuk. Dobra. Prymitywny, krótki łuk ze słabej kości. Aha, no zajebiście. Służy do przywoływania duchów. Okej. A powstał dzięki pewnej sztuce uroków wieży. Unikalna umiejętność. Animozyjny strzał. Kurwa. Nasza strzał mściwymi duchami, zanim wystrzelisz salwę. Nasączone strzały ściągają wrogów, przecinając powietrze. Ciekawe. Dobra. W takim razie sprawdźmy sobie. Ja dam radę teraz jakby wrócić do tego miejsca, o którym mówiłem wcześniej. My musimy sobie te skorpiony pominąć. Tam na tych dachach, pamiętam, że były jakieś skarby przeze mnie pominięte. Ach kurwa, tu nie wjadę przecież. No tak, ach cholera. No dobra, no to które ognisko tutaj jest? No chyba to jest pierwsze. Także przenieśmy się tu. Już bez przesady. Ciekawe, co tam będzie za boss.
Bardzo mnie to interesuje. Nie, jednak to nie jest kurwa to, o czym ja myślałem chyba. No dalej nie jest to. Musi chyba wrócić tu na dół. Tak mi się wydaje. A tu są te skorpiony. Już sobie pominę to. Mam nadzieję, że tam aż tak zażarcie nie będą biegać tutaj za nami. Wyjdziemy sobie oczywiście aż z tego mrocznego pomieszczenia. Aż przed te wielkie drzwi. Nie. Mi się coś popierdoliło całkowicie, moi drodzy. Ja teraz nie potrafię znaleźć tego miejsca. Nie mam pojęcia, kurwa. Dobra, wiecie co? Zobaczymy sobie jeszcze w dwóch miejscach i chyba olejemy sobie to po prostu. Może mi się coś popierdoliło już do reszty. No, tu się idzie tak pogubić, że to jest masakra. Dobra. Tędy przyszliśmy. Więc ruszamy w tą stronę. Tutaj jest to miejsce. Chodź, chodź, bo ja nie mam czasu. O kurwa! Chyba było tu. Tak mi się wydaje. Ej! W ogóle tego nie widziałem, tak szczerze wam powiem. No to w sumie dobrze się wróciliśmy. Co jakieś kurwa kanały. I tutaj jest krata, do której prawdopodobnie my zdobyliśmy wtedy ten klucz. Użyto klucza. Czeluść studni. Ej! O kurwa, ja nie mam tarczy, tylko pochodnią się zasłoniłem. No tędy już nie przejdziemy. Ej, ciekawe. Bardzo dobrze. Fajnie trafiliśmy na to. Na tą studnię. Gdzie my tu wyjdziemy? Ej, tu jest jeszcze tyle do eksploracji. Zawsze musi być łajno. No nie. Powiedziałem, kurwa. Możemy chociaż normalnie biegać? Tak. Ojebane, no to tu jeszcze jest co robić. Oczywiście strugi wezwać nie możemy. O nie. Kurwa. Teraz tu nie wskoczę pewnie. A cholera. Dobra. Idziemy sobie tutaj, nic nie ma. Skarb. No ale to naprawdę, no jeśli to będzie jakaś taka mega potężna eksploracja, będzie coś w stylu kurwa Kamień Kowalski 2, no to gdzie co mi to wygląda, jakby się ten kurwa boss miał tutaj wyskoczyć. Właśnie o to mi chodziło. O kurwa, no to jest taki reskin mocny, mocny, nie, tego bossa, z tego co ja widzę. Widzisz, to w ogóle na niego nie działa, nie?
No kurwa. Zapominam oczywiście po raz kolejny o ogonie. Ej, chyba nie pokonamy go tym razem tak łatwo. Czy wtedy też nie było łatwo, kurwa, o czym ja mówię? Tak łatwo! Co to kurwa on tu robi, nie? Złapał mnie, a, czyli po mnie. No tak. Kurwa! Ubić go, skurwiela! O nie! Mamy go! Fajnie, że się udało, bo nie chciałoby mi się pierdolić z nim drugi raz. Amulet? Odparniającego rogu, ale plus 2, nie? Mega fajnie, dobra, wyzbierać trzeba sobie te skarby. Tak czułem, że on tutaj wyskoczy. Bo przecież to jest idealne miejsce na takiego kurwa paskudnika, nie? Także zobaczcie, przegapiłbym tego minibossa. I potężny amulet, nie? Tak swoją drogą. Dobra, czy to jest po tej stronie to chyba wszystko. Przeznaczymy sobie tamtą stronę, dlatego nie chciałbym się tutaj jakby leczyć teraz z tej toksyny. Czy cokolwiek to jest. Może pójdziemy sobie z powrotem teraz na tamtą drugą stronę, bo tam też jest jeszcze troszkę chyba do zwiedzania. Tak, tu jeszcze jest co robić. Tym bardziej, że tutaj są te muchy cholerne. Dobra. Będzie jeszcze jakiś skarb? Ciekawe. Bo to jest jeszcze kurwa mega rozległe z tego co ja widzę. Tam jest kolejna mucha pod tym mostem. Tutaj na tych dachach aż się prosi jakieś kurwa skarbonka fajne. O, mamy piguły neutralizujące. Wiadomo. Cizna mamy po raz kolejny. Tam są te osy. Po tego drzewa coś? Nie, nic. Co już lepsze jest to zatrucie, kurwa, jak to spowalnianie takie, nie? No, jakimś kurwa cholerstwem na nas pluje. Gincie, kurwy. Nie no, muszę się go pozbyć. A! No jest skarb. Dobra. To może jednej piguły sobie użyjemy. Przejmijmy sobie jeszcze. Tam jest jeszcze ten potężny rycerz jeden. Zostawimy sobie go może na koniec. Tu jest jeszcze drabina. Kurwa, ale tu jest jeszcze tego. Czyli ten boss tam to jeszcze musi sobie na nas troszkę zaczekać. A, ale przy mi się nigdzie nie spieszy, kurwa, tak. Między Bogiem i prawdą. A, to będzie piękny strzał. Kocham ten miecz. Dobra, tą chatę mamy zrobioną.
Tu mamy wejście na górę. Loktajmy sobie jeszcze. Czy to przyjaźń? Chodźmy sobie na ławce i posiedźmy. No tak. Także ta studnia, czeluście tej studni, kurwa. Dosyć to takie ukryte, nie? Może bez przesady, tak? Ale no jednak nie było to jakieś mega, mega oficjalne, takie widoczne. Transparentne, jak zwał, tak zwał. Ej, ty kurwa, dziwko. Diabła mnie jednak. Tam nic więcej nie ma. Tam jest jeszcze Osator i ten kurwa przepotężny wróg jeszcze jest. Będzie kurwa ciężko. O kurwa. O ja pierdolę, ale to o ja pierdolę. A nie, jednak troszkę mu robię. A ciekaw, czy ja zdążę zadać cios? Ja pierdolę, ale ma kombosy. Mam cię. Miecz rogatego wojownika. No i w końcu mamy jakąś broń. Moi drodzy. Ja sobie zneutralizuję to znowu. Sprawdźmy sobie ten miecz. Czy to jest krótki miecz? Nie, weźmy sobie tak może. Nie wiem, dobra, ekwipunek. No raczej nie. Zakrzywiony miecz rogatych wojowników, strażników wieży, ozdobne, zakręcone rogi, które robią ostrze, które zdobią, przepraszam, ostrze, pozwalają wykorzystywać je do przyzywania rogów. Okej, okay. Unikalna umiejętność, ze frogu. No dobra, to tak jak widzieliśmy, przewołuje poskręcane rogi, aby pokryły ostrze broni. Wbij ostrze w ziemię, aby wystrzeliły z niej rogi. On może być tutaj. Gdzie ty jesteś, kurwa? Śmieciu. Są jednoręczne, więc raczej nie. Ale ten miecz, kurwa? Rycerza Migueli. Aha, też spoko. Szybki jednoręczny miecz. Nie wiem, czy ja sobie go... Ale jest kurwa mega szybki, zobaczcie w tym. Jeśli mam go nawet go oburącz. Prześwięte obrażenia zdaje, no spoko. Dobra, szukamy tamtego mimo wszystko. Gdzie on nam tutaj wskoczył? Kurwa, tutaj go nie widzę. Gdzie to może być? Cholerstwo. To jest tu. To jest miecz jednoręczny. Patrzcie, jaki kurwa szybki. Mało tego. Z takim obrotem. Aha, tutaj wtedy pokazują się te rogi, no ale nie mamy już... Zobaczcie, możemy walczyć z nim też tak. Wow. Ej, to kurwa nie jest zła broń. Jeszcze ciekawe, czy na niego nie można przypadkiem nakładać efektów, bo on jest czysty. No. Muszę sobie coś nowego wyeksplorować, bo już mi się kurwa nudzi. Znaczy w sumie mamy ten miecz teraz tej eldeńskiej bestii. Jest naprawdę fajny, ale... A, czy... Kurwa, miałem przełączyć. Coś mi tutaj brakuje, moi kochani. Coś mi tutaj brakuje. Dobra. Bawiliśmy się trochę bronią. Dość zabawy, tu jeszcze mamy skarb. Oj, 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 kurwa, ziomeczki, co jest, ale wait.
Rozejść się, kurwy skrzydlate. Bam. Brosem was, kurwa, wypsikam zaraz, dobra. Czy ktoś żyje, czy się zwłoki ciągną? Zwłoki się ciągną. Ale ich tu było, kurwa. Dychały na mnie, dziwki, dobra. Ruszamy. Moi drodzy, trucizna, kurwa, po raz kolejny. Ruszamy na tą drabinę. Ruszamy na tą drabinę. Ciekawe, gdzie... Tu jeszcze jest ten, kurwa, most, mnie interesuje. Czy ja na nim już byłem, czy nie? Czy będę dopiero? No co chodzi, kurwa, za bardzo z tym mostem? Tam są kolejne drzwi, które jakby... Nie widzę, żeby zostały przeze mnie otwarte, nie? Powiedziemy sobie jeszcze tylko to dookoła. A właśnie, zaraz, tutaj jest skarb. Ale tu, kurwa, nie wskoczymy. To jest, kurwa, to. No, irytujemy ten most, a drzewo? Ma nie, no raczej drzewa nigdy nie były takie... Chyba, że te specjalne korzenie już takie wielkie, nie? A drzewa same w sobie jakoś tak nigdy nie były mega... użyteczne. Dobra, chodzimy na górę. Teraz mogę sobie tą pigułę wziąć. Drabinka sznurowa trochę, nie? Ciekawe. Mam sobie ewidentnie jedne zamknięte drzwi. To są kur... Brakowało mi tego. Moi drodzy, naprawdę. I to jest skrót tutaj do tego ogniska. Czyli te drzwi też trzeba jeszcze jakoś otworzyć. Jeszcze tu się, kurwa, trzeba chyba kręcić. To jest nie wszystko jeszcze. To jest naprawdę nie wszystko. Tego co widzę. No ale tutaj wracamy chyba do tych skorpionów. To jest chyba bez sensu. Tak. Także spierdalamy już stąd. No to nieźle. Weszliśmy sobie tutaj... Poszliśmy w sumie chyba tutaj na prawo. I dotarliśmy chyba do tej studni. Serio. Jeszcze postaram się wyjść tymi drzwiami. I obczaić może... Jest z góry coś będzie widać. No niestety. Nie wiem, może później? W pokonaniu tego bossa? Ciekawe. Czy udamy się tutaj do przodu troszkę? Aż z 2 minutki, moi drodzy, możemy sobie ten odcinek... ...tutaj pomordować. Dobra, tu są ci. Chyba się nigdzie nie dostaniemy. Ty też nie. A, to kurwa, to była ta pojebana ścieżka taka. No okej. O kurwa! Ale mi zajebał. No dobra, to jest przy samym ognisku, nieważne. Nie wiem, kurwa. Piszcie mi w komentarzach koniecznie, co jeszcze przegapiłem tutaj, oprócz tego miejsca tam, gdzie jest ta arena walki z bossem, bo czuję, że tu jeszcze... Tu jest jeszcze coś nie tak, nie? Tu jest jeszcze coś, kurwa, nie tak. A ja nie wiem, co. Ale na 100% muszę się jeszcze gdzieś tutaj udać. Naprawdę, to nie jest jeszcze to. No, nie mam czasu teraz na ciebie.
Ta drabina gdzieś była. A nie, tu jest to wejście. No właśnie, czy ja gdzieś z tego poziomu nie widziałem niby... Widziałem niby te wejście tu na te dachy, czy to jest chyba tu? Chyba tu. Chyba o to mi chodziło, moi drodzy. Tak. Zeskoczymy sobie tutaj. Idziemy sobie tędy. O to mi chodziło. Dobra, fajnie. Bo tam widziałem jeszcze skarb i no i właśnie tam leży, także... Spoko. Chciałem tego przeoczyć tutaj, kurwa. Srebrny róg, to już nie chodzi chyba nawet o wartość tego skarbu, że tak się wyrażę, ale o sam fakt, że no, chcę kompletnie sobie poeksplorować tutaj te miejscówki. Dobra, moi drodzy. To by było chyba, nie? To by chyba było na tyle. Ten dół mamy zrobiony. Ostatni rzut oka. Staramy się wrócić, wiecie co? I skoczyć sobie tam z przodu na... A my poszliśmy sobie chyba wtedy tutaj. Aj! Dobra, dobra. To jest chyba jakiś NPC. Co to kurwa jest? Łeb świni? Lwa? Co to kurwa jest? Who art thou, stranger? By the look of thee, another of them. Tell me, does thy kind never weary grow? How do these old bones fascinate thee yet? Our lands were by thy kind set aflame. Our tower by thy przez takich jak ty, no halo. Thou camest, robbing us of all, spoiling all. Have ye not basked? Listen, progeny of pomiocie, kurwa, ty pomiocie. For thy sins thou shalt have thy recompense. Boska bestia uwolni swój gniew. Raz czyńś tu starą wiedźmą, co tylko chcesz, niewiele ci na to pomoże. What reason dost thou enact thy sordid work? With fells tuck away thy tail. Loathsome issue of the rotten strumpet. Begone, these lands were ours since time. Begone, these lands. Aha, czyli ona w sobie podpowiada, że mamy ją zabić, ale ja jakoś nie za bardzo chcę to zrobić. Ciekawe, co tu jeszcze będzie z tym związane. Są kolejne drzwi, które oczywiście sobie teraz otworzymy z drugiej strony. No dobra. A to jest pojebane wszystko. W tym tu było miejscu? Aha, jeszcze chciałem na te dachy tutaj wskoczyć. W sumie tu dokładnie. Tam jest jeszcze skarb. A jednak. Proszę bardzo. Jeszcze się udało jakiś skarb wyrwać. Kamień Kowalski. Raczej ciekawe, czy będziemy mogli teraz tu gdzieś skoczyć sobie ponownie. Chyba tutaj, nie? Tak. Dobra, a jeszcze raz sobie wejdziemy do niej. Znaczy w sensie wejdziemy sobie tymi drzwiami. Skoczymy sobie tu. My jesteśmy w miejscu... Aha, dobra.
Spoko. To miało być dwie minutki oczywiście, ale spotykając jeszcze jakichś nowych NPC, to nie idzie oczywiście tego tak łatwo przebrać, przerwać. Moi drodzy, zobaczcie, jeszcze tu jest jakiś skarb. Kamień Kowalski. Czyli tu jest to wejście do tej studni, w której już byliśmy. Nie. Ha! No to w ogóle było miejscu na mapie, zerknijmy tylko. Tutaj. Dobra. Co? W sumie ja nie wiem, czy... Dobra. A taki znacznik sobie tu zostawię. Nie wiem dlaczego, czuję, że może się to po coś przydać. Dobra, moi drodzy, myślę, że mamy już wszystko. Myślę, że już mamy wszystko w tym odcinku. Także, no ta studnia tutaj mnie zaskoczyła, nie? Serio. Dobra, moi drodzy, nie ma co tego przeciągać, bardzo długi odcinek wyszedł w sumie, ale eksploracja jak najbardziej na plus według mnie. Ciekawe, kim jest ta wiedźma i jaką rolę ona jeszcze odegra. Została nam chyba już tylko walka z bossem w tej lokacji. Jeśli coś pominąłem, proszę was, piszcie w komentarzach. Naprawdę nie chciałbym nic tutaj pozostawić istotnego, także liczę na was. Ja już życzę wam miłego dzionka dzisiaj, trzymajcie się i cześć!